wizyta limina, czyli te regularne spotkania biskupów, które odbywają się normalnie co pięć lat w Rzymie, czasem troszeczkę dłużej, w zależności od możliwości samego papieża. Myślę, że są taką dobrą okazją do tego, aby w pierwszym rzędzie odbyć pielgrzymkę do grobów apostołów Piotra, Pawła. Czy też Matki Bożej, oczywiście, do bazylik większych, bo wiemy, że jest to wizyta, która ma na celu przeżycie tej jedności z apostołami, przeżycie przede wszystkim naszej wiary w tej jedności, która się gdzieś dokonuje poprzez celebrację, poprzez spotkania. Drugim takim motywem szczególnym to myślę, że właśnie jest odwiedzenie poszczególnych dykasterii. Gdzie możemy podzielić się swoimi doświadczeniami, też posłuchać tego, co przełożeni różnych dykasterów kóry rzymskiej tutaj chcą nam przekazać, nawet z racji na to, że otrzymują wcześniej sprawozdania bardzo dokładne sprawozdanie z działalności. Poszczególnych diecezji. A trzecie, czy może wcześniejsze, można powiedzieć, to spotkanie przede wszystkim z Ojcem Świętym to jest wyraźny, widzialny znak tej jedności z Piotrem naszych czasów. Ja mam tę okazję, tę przyjemność, że, tę przyjemność, że po raz pierwszy uczestniczę jako uczestnik tego. Przez wiele lat byłem z drugiej strony, jeśli tak można powiedzieć, biurka, gdzie pracując w kongregacji przez 27 lat. Każdego roku mieliśmy bardzo dużo różnych grup biskupów z całego świata misyjnego, więc spotykaliśmy biskupów. To były bardzo pouczające spotkania, można było zawsze wiele, wiele tematów różnych poruszyć. Też no, staraliśmy się pomóc biskupom, bo wiemy, że kiedy jesteśmy ograniczeni w naszych możliwościach i zacieśnieni troszeczkę do doświadczenia jednego kraju to czasem to spojrzenie nam się troszeczkę yy, ogranicza, natomiast poprzez kontakt z kongregacją... I, a przez kongregację z, ze wszystkimi kościołami na świecie mamy tę możliwość zawsze szerszego spojrzenia. I myślę, że tutaj, uczestniczą, uczestnicząc w takiej wizycie Addimina, jako, jako biskup, to właśnie mamy taką możliwość też doświadczenia tego, tego bogactwa, spuścizny duszpasterstwa, ewangelizacji, wymiaru misyjnego kościoła w całym świecie. I stąd ja się ogromnie cieszę, bo. Bo, no, też przychodzę tutaj jako, jako ten, który powoli zdobywa to doświadczenie. Może to nie jest długie doświadczenie biskupa, bo nie niespełna 5 lat, ale myślę, że jest to doświadczenie już bardzo konkretne. To nie jest to doświadczenie gdzieś wyczytane z raportów, sprawozdań, z ze spotkań z misjonarzami, chociaż ono jest bardzo, bardzo też pożyteczne, ale to jest moje osobiste doświadczenie. I teraz, też jako biskup, mogę widzieć, mogę zobaczyć, że wiele rzeczy, o których gdzieś tam czytałem. Ja muszę się z nimi mierzyć na co dzień, i, 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 i tutaj też no, takie, takie powiedzmy porównanie tych doświadczeń z innymi krajami, z innymi biskupami. A więc, w, tej, w tym, co mówią prefekci czy, czy przedstawiciele kongregacji, jest ogromnie pożyteczne do tego, bym. Wiedział, jak danymi problemami się zająć, jak podejmować wyzwania, które, które pojawiają się w Kościele. Wiem, że Kościół jest rzeczywistością zmienną, która się zmienia. Są stałe rzeczy, ale się zmienia też Kościół, tak jak się świat zmienia. Jeśli Kościół chce być też na bieżąco, musi nieustannie jakoś próbować rozumieć ten świat, próbować te problemy, które są, rozumieć, podejmować je, nad nimi się pochylać i w ten sposób próbować dostosowywać, całą działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, w czasie tych naszych spotkań, bardzo często na przykład wybrzmiewa to, że musimy, nie to, że to jest jakaś taka, że brakuje nam tego, tylko że musimy zawsze patrzeć na dzisiejszą rzeczywistość z punktu widzenia pastoralnego, tak jakby to Chrystus czynił. Gdyby się Chrystus dzisiaj znalazł w tym świecie i spojrzał na problemy, to właśnie trzeba, się, trzeba sobie postawić pytanie, jak właśnie Chrystus by dzisiaj działał wobec tych wyzwań, których są, wobec tych ludzi, którzy odchodzą od Kościoła, wobec młodzieży, która opuszcza katechizację, wobec różnych nadużyć nawet seksualnych, wobec, wobec tych trudności, które się pojawiają. I, i tutaj właśnie no, potrzeba, potrzeba tego wyczulenia takiego, pastoralnego, duszpasterskiego, wyczulenia przede wszystkim na drugiego człowieka, bo myślę, że dzisiejszy świat, dzisiejszy człowiek potrzebuje, by go najpierw wysłuchać. By mu dać czas, żeby się wypowiedział, by mu dać możliwość wypowiedzenia wszystkich swoich problemów. Kiedy, kiedy on to zrobi, to my to dopiero wtedy możemy zacząć mu w jakiś sposób pomagać, czy wspólnie szukać rozwiązania problemów, których wiemy, że coraz więcej. Dzisiejszy świat jest troszeczkę, mówimy, zchrystianizowany, czy tracący tę wiarę. Trzeba sobie postawić też pytanie, dlaczego tak się dzieje. Sami może nie zawsze jesteśmy w stanie. Yy, odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlatego, jest potrzebny ten dialog z człowiekiem dzisiejszym. Potrzebny jest ten dialog tutaj z dykasteriami kuli rzymskiej. Potrzebny jest ten dialog z samym papieżem, który no też yy, ma to doświadczenie i podróży apostolskich, ma doświadczenie spotkań z biskupami i też, yy, i też będzie nam mógł. Odpowiedzieć na różne pytania, które będziemy mu chcieli zadać. Więc uważam, że jest to czas naprawdę bardzo pożyteczny, chociaż on jest bardzo taki no, intensywny, bo dzisiaj to już jest piąte spotkanie, praktycznie od rana, ale myślę, że nikt się z tego powodu nie żali, tylko, tylko uczestniczymy spokojnie i cieszymy się, że te spotkania są, że są ludzie do dyspozycji naszej i że nas czekają. To też jest takie dodające nam odwagi, że jednak, że jednak kuria rzymska, te instytucje papieskie chcą nam pomóc i są gotowe z nami rozmawiać, nam pomagać. Także cieszę się i też przy okazji będąc tu w Rzymie u grobów apostołów chcę pozdrowić właśnie wszystkich, całą wspólnotę archidiecezji gdańskiej, ale może też i metropolii, a więc i wiernych z diecezji toruńskiej i pelplińskiej, jeśli tutaj jesteśmy, to właśnie dlatego, że chcemy tutaj też mówić o wspólnej naszej wierze, o tym, co przeżywamy, o tym, co jest naszą bolączką, o tym, co, co nam sprawia radość. Chcemy wspólnie. Dzielić się, wspólnie omadlać wszystkie sprawy, wspólnie zawierzać apostołom i jednocześnie też informować papieża i kurę o tych rzeczach. A więc pozdrawiam z tego miejsca, tutaj szczególnego, z tego centrum, z tego serca Kościoła, bo Rzym na pewno jest takim centrum i tutaj tego bogactwa, powszechności Kościoła można doświadczyć i niech to będzie takie doświadczenie przeze mnie, ale niech ono płynie do serc wszystkich wiernych. Szczęść Boże.